Cześć kochani, ja nazywam się Julita Dębska, jestem coachem relacji i w tym odcinku chciałabym Wam opowiedzieć o prawdziwej miłości. Czymś, co tak naprawdę w naturze pojawia się, zdarza się bardzo rzadko. I pewnie tak jak mi samej, Wam też wielokrotnie mogło się wydawać, że kochaliście, że to co czujecie to była miłość. I przecież tęskniliście za kimś, obsesyjnie o kimś myśleliście, nie mogliście spać w nocy. Być może teraz jesteś w takim momencie, w którym nie możesz robić nic, nie możesz na niczym się skupić, dlatego że w twojej głowie, w twoich myślach i w twoim sercu jest po prostu tylko jedna osoba. I dla tej osoby zrobiłbyś wszystko i zrobiłbyś wszystko, żeby ona z tobą była. I ta osoba jest dla ciebie tak bardzo ważna i najbardziej na świecie chciałby się teraz przytulić. No i uważasz, że kochasz, myślisz, że kochasz i tak czujesz. Jesteś wypełniony tymi emocjami. Natomiast zdarza się, że to wcale nie jest prawdziwa miłość, a coś, co moglibyśmy porównać do takiej postawy dziecka, które ma akwarium z rybkami i w tym akwarium są jego ukochane rybki. On je bardzo kocha, przygląda się im i najbardziej na świecie chciałby się do jednej z tych rybek przytulić, mieć ją właśnie tak bardzo blisko. No więc co robi to dziecko? Wyjmuje rybkę, przytula się do niej, daje jej całusa i patrzy, co się z tą rybką dzieje. No domyślacie się, że rybka nie jest szczęśliwa i w tym nowym środowisku bardzo trudno jest się jej odnaleźć. Dziecko jest zdziwione i oczywiście to dziecko robi to z takiego poziomu nieświadomości. Nie wie, jakie będą konsekwencje jego zachowania i nie wie, co się stanie, kiedy tę rybkę wyjmie z akwarium. Ale bardzo, bardzo chciało z nią być, więc usprawiedliwiamy zachowanie tego dziecka. No ale my jako dorośli ludzie często też właśnie mylimy miłość z tą taką chucią, z pożądaniem, z naszą chęcią, z tym, że kogoś tak bardzo, bardzo pragniemy i to jest silniejsze od nas i chcemy dla tej osoby jak najlepiej. I zdarza się, że myślimy, że wiemy lepiej od niej, czego ona chce i co będzie dla niej najlepsze, jeżeli ona nawet widzi jakieś przeciwności, jeżeli czuje, że nie jest gotowa, jeżeli czuje, że po prostu nie poradzi sobie z różnymi problemami, które mogą was czekać w tej relacji, to jesteście przekonani, że rozwiążecie te problemy, że sobie poradzicie. Natomiast zdarza się, że ta postawa jest dość infantylna i jest z poziomu takiej iluzji i takiego dziecięcego właśnie myślenia, takiej wiary w to, że wszystko będzie dobrze, kiedy niekoniecznie tak musi być. A prawdziwa miłość tak naprawdę wypływa z zupełnie innego poziomu. Ona zaczyna się tam, gdzie kończy się nasz egoizm, a zaczynamy myśleć przede wszystkim o drugim człowieku i zadajemy sobie pytanie, co będzie najlepsze dla tego człowieka. Czy to, co mu proponuję, czy rzeczywistość, środowisko, do którego go zapraszam, będzie dla niego optymalne, czy w nim będzie szczęśliwy. I o ile to dziecko mogło nie mieć takiej świadomości i wyobraźni, by przewidzieć konsekwencje swojego działania, to jako dorośli ludzie warto, żebyśmy zadawali sobie to pytanie, czy to, czego chcę dla tego drugiego człowieka, jest dla niego najlepsze. Czy być może kieruje się swoimi potrzebami, swoimi emocjami, swoim pożądaniem i swoim egoizmem. I zapominam tak naprawdę o tym człowieku, o tym, co on mi komunikuje, czego on chce. No i tutaj też ważne jest przyjrzenie się i jemu, i sobie, bo zdarza się, że chcąc dla tej osoby jak najlepiej, podejmujemy decyzję za nią, w ogóle się nie konsultując, nie komunikując się. I to też często wcale nie musi być przejawem miłości, chociaż nam się tak wydaje, że po prostu wznosimy się na jakieś wyżyny uczuć i właśnie prawdziwej miłości, bo poświęcamy się dla tego drugiego człowieka i na przykład rezygnujemy ze związku,
bo uważamy, że po prostu dla tej osoby to będzie złe. Ale jeżeli jest tak, że nie bierzemy pod uwagę w ogóle zdania tego człowieka, jego gotowości i sami dochodzimy do wniosku, że to będzie lepsze, no to jesteśmy w tym samym miejscu, w którym znalazło się to dziecko. Wydaje nam się, że jesteśmy guru, że jesteśmy bogami, że jesteśmy w stanie przewidzieć przyszłość, rzeczywistość i odbieramy temu człowiekowi tak naprawdę wpływ. A najważniejsza w tym momencie jest nasza kontrola i nasze bezpieczeństwo, bo kiedy to my decydujemy, to nie kierujemy się miłością, a właśnie własnym bezpieczeństwem i tym poczuciem kontroli. No ale z drugiej strony też musimy być bardzo uważni na to, że ktoś może być w takich emocjach i może być takim zauroczeniu nami, że nawet jeżeli zdaje sobie sprawę z tego, że nie jest gotowy, że oboje nie jesteście gotowi, to będzie cię przekonywał do tego, że bycie razem jest dla was najlepsze. No i tutaj wspólnie musicie się wtedy temu przyjrzeć, jeżeli wiecie o tym, że być może skończy się to dla was tragicznie. No bo Romeo i Julia na pewno czuli do siebie ogromne pożądanie, zakochanie, być może nawet miłość, ale pytanie, czy musieli tak skończyć? I pytanie, co by było, gdyby dali sobie więcej czasu na to, żeby przepracować niektóre sprawy, żeby dojrzeć, żeby ułożyć sobie relacje z własnymi rodzinami i z rodzicami. Może ta historia nie musiałaby być dramatem, tylko mogłaby być po prostu romantyczną historią z dobrym zakończeniem. Także reasumując, kiedy myślisz, że kogoś kochasz, to tak naprawdę czym się kierujesz? Kierujesz się tym, jak bardzo kogoś pragniesz? Kierujesz się swoimi emocjami, swoimi uczuciami, swoimi potrzebami? Tym, że ty nie możesz wytrzymać, że chcesz tego tu i teraz? Czy jednak ważniejsze jest dobro drugiego człowieka i jesteś w stanie zadać sobie pytanie, co jest dla niego najlepsze? I co będzie dla niego życiodajne, co będzie dla niego rozwojowe, co go nie zabije, a go wzmocni. Czy jesteś w stanie wznieść się na taki poziom i trochę zapomnieć o sobie w tej relacji? I to jest wtedy prawdziwa miłość. Jeżeli podobał ci się ten film, no to daj łapkę w górę. Jeżeli dotarłeś do tego momentu, to napisz w komentarzu prawdziwa miłość i ja dzięki temu będę wiedziała, że jesteś tutaj ze mną do samego końca. Jeżeli nie subskrybowałeś jeszcze tego kanału, no to zachęcam cię do tego, żebyś to zrobił właśnie teraz, to jest na to czas. Zostań ze mną na dłużej. No i przypominam ci, że oczywiście możesz ze mną pracować indywidualnie oraz skorzystać z jednego z moich kursów online, które dla ciebie przygotowałam. A na teraz już ci dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia. Moc miłości, prawdziwej miłości. Pa!